Dziękujemy miastu Rybnik, że uwierzyło w ten projekt i wszystkim służbom, które tu wspierały nas, od Komendy Miejskiej Policji po Naczelnika Wydziału Dróg z Urzędu Miasta Rybnik, po miejskie służby jak Straż Miejska, OSP, bo bez ich zabezpieczenia tak naprawdę triatlon nie ma racji bytu. Pogoda dopisała, my jesteśmy zadowoleni. Jako organizator jestem usatysfakcjonowany i teraz czuję, że to ciśnienie pomału schodzi i uśmiech na twarzy jest. PKO Bank Polski od lat wspiera inicjatywy związane ze sportem. Bardzo zależy nam na tym, żeby wspierać rozwój sportowy naszych obywateli, tak, naszych klientów. Także jesteśmy obecni na wszystkich największych imprezach w Polsce. W tej chwili też triathlon wpisuje się w tą inicjatywę. Kocham triatlon, który uprawiam od 2015 roku, więc cieszę się naprawdę, bo świetna lokalizacja, świetne zawody, więc trzeba tu było być. Poza tym zapał organizatorów, ta chęć, żeby tak to wszystko wypaliło, to od razu mnie ujęła i przekonała do tego, żeby tutaj wystartować. Jako przedstawiciel naszego lokalu tutaj Mitotito bardzo mi miło w ogóle, że wszystko przebiegło pomyślnie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to mogło się odbyć akurat w tym miejscu, bo sam Zalew Rybnicki jest miejscem o też dużej historii. Sam ten ośrodek był kiedyś ośrodkiem sportów wodnych i rekreacji. To przede wszystkim też jest motywem naszego lokalu, żeby rozwijać tutaj wszelkie aktywności związane ze sportem wodnym. To de facto jest element tej pięknej historii też tego ośrodka i miejsca, w którym się znajdujemy. Pierwsza edycja Rybnik Triathlon wypadła rewelacyjnie. Dzięki Zalewowi Rybnickiemu mieliśmy możliwość zrobienia tej imprezy tutaj właśnie na tym akwenie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy, że zawodnicy są bardzo zadowoleni, uśmiechnięci. Triathlon dopiero od niedawna w Polsce zaczął się rozwijać. No i muszę bardzo pochwalić, że organizacja na jak najwyższym poziomie. Było też bezpiecznie, to też jest bardzo ważne. No, bezpieczeństwo to jest podstawa na takich zawodach. No, jestem bardzo zadowolony, bardzo miła atmosfera, fajne zawody, fajna szybka trasa, fajny zbiornik z pływaniem, gdzie nie ma fal, fajna trasa rowerowa, jest płasko i trasa do biegania jest również po płaskim, po betonie, więc na start to jest świetna okazja, żeby zacząć i się spróbować. Pogoda świetna i ogólnie warunki przygotowania, jak podobno na pierwszy triathlon tutaj, no to jestem bardzo zadowolony, no i myślę, że też wrócę za rok.